Na podcast Medycznie Estetycznie zaprasza doktor Mariusz Borkowski. Witam w pierwszym odcinku podcastu Medycznie Estetycznie. Nazywam się Mariusz Borkowski, jestem lekarzem medycyny estetycznej, posiadam również doktorat z psychiatrii. Na swojej drodze życiowej miałem okazję poznać najlepszych lekarzy, specjalistów w swoich obszarach uznanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dziś moim gościem jest pan dr Paweł Jędrzejczyk, lekarz, specjalista urolog, androlog. Witam, panie doktorze. Tak jest, tak możemy się przedstawić. Czym zajmuje się androlog? Ja może na początku bym rozwiał mit pewien dotyczący urologii, dlatego że e, urologia jest utożsamiana. Jako właściwie przeciwstawiana ginekologii, że jest to dziedzina wiedzy zajmująca się e, tylko i wyłącznie mężczyznami, co nie jest prawdą, dlatego że nowotwory urologiczne nerek, moczowodu, pęcherza dotyczą obu płci, kamice mają obie płci, a tymi dziedzinami również zajmuje się urologia. E, oczywiście gro. Gro zajęć urologicznych jest związanych z męskimi narządami płciowymi i gruczołem, jakim jest prostata, i oczywiście z tym jesteśmy utożsamiani. Natomiast andrologia. Andrologia jest właśnie taką dziedziną, która zajmuje się bardziej mężczyzną, już sensu stricte, pod kątem hormonalnym, pod kątem płodnościowym, pod kątem wydolności seksualnej, sprawności genitaliów. No i tak można to rozróżnić. Co to znaczy, że mężczyzna jest zdrowy? Ja bym się odniósł tutaj chyba do ogólnie przyjętego, przyjętej definicji zdrowia przez, organiz, przez organizację WHO ogłoszonej, mówiącej o tym, że zasadniczo zdrowie dotyczy fizyczności, dotyczy dobrego. Dobrego e, samopoczucia, sytuacji społecznej. E, no i oczywiście szer szeroko pojęte zdrowie to nie jest tylko i wyłącznie to, że nic nam nie dolega, nic nas nie boli. tak? To jest to właśnie, że nasz organizm funkcjonuje właściwie, mamy właściwe, mamy właściwe relacje społeczne i czujemy się dobrze ze swoim ciałem. E, więc ja bym. Odpowiedział na to pytanie, że to jest właśnie mężczyzna, który czuje się dobrze ze swoim ciałem, akceptuje siebie, dobrze się czuje społecznie, jest pewny siebie, ma poczucie, ma poczucie tego, że, że jest zdrowy. To kiedy powinniśmy jako mężczyźni przyjść do pana doktora? W dwóch sytuacjach, znowu. To znaczy, w pierwszej, profilaktyka przede wszystkim. Dlatego, że Mitem jest to, że choroby nowotworowe dotyczą tylko i wyłącznie osób starszych. Mitem jest to, że na choroby urologiczne mogą zachorować tylko osoby starsze. Więc profilaktyka, znanie własnego ciała, umiejętność zbadania się, zbadania sobie jąder, umiejętność rozpoznania pierwszych objawów związanych z tym, że powiedzmy, co się dzieje nie tak w naszym łóżku i w naszych relacjach damsko-męskich? Może warto poszukać przyczyny. No i oczywiście w tak bardzo obo, o, o, jakby oczywistych sytuacjach, w momencie kiedy mamy objawy niepokojące, krwiomocz, pojawiła się krew w nasieniu, mamy sytuację, w której mamy dolegliwości bólowe okolicy miednicy, mamy problemy związane z erekcjami, ejakulacją. I tak naprawdę osoba, która zna swoje ciało, nie bagatelizuje objawów czy sygnałów, które e, są przez to ciało wysyłane, myślę, że będzie w stanie w tym, tym odpowiednim momencie się pojawić. Natomiast dla, całej e, dla pozostałych osób, które e, miałyby e, chcieć zacząć zbać o swoje zdrowie, to po prostu. Potraktować jako profilaktykę. Raz na jakiś czas warto się zbadać, porozmawiać, rozwiać swoje wątpliwości i zastosować taką właśnie szeroko pojętą profilaktykę, żeby wiedzieć, czy już muszę coś robić z czymś, co mnie niepokoi, na przykład. Czy są jakieś parametry, które powinniśmy badać w badaniach krwi, na przykład? Myślę, że Amerykanie stosują zasadę, żeby badać w momencie, kiedy chcemy zdiagnozować coś co, się, coś, co się dzieje, powiedzmy, mamy jakiś objaw, i wówczas poszerzamy diagnostykę. E, profilaktyczne badania obejmujące badania podstawowe, tak jak morfologia, e, badanie lipidogramu, czyli badanie cholesterolu, e, badanie swoich, badanie swoich e, wskaźników nerkowych, badanie swoich hormonów to nie są badania pierwszego rzutu, ale bym powiedział, że Znowu wracamy do świadomości swojego ciała i do tego, że warto raz na jakiś czas takie badanie sobie zrobić, żeby wiedzieć, czy e, jest coś niepokojącego w naszym organizmie, o czym jeszcze nie wiemy, a już to możemy wyłowić. A badanie PSA. Badanie PSA. Badanie PSA zrewolucjonalizowało tak naprawdę diagnostykę nowotworów prostaty. Od lat 90., w których one stało się powszechne i zostało właśnie do, do, do szerokiej praktyki wprowadzone, spowodowało olbrzymią ilość, znaczy olbrzymią wykrywalność nowotworów prostaty, które. Zrewolucjonizowały, spos zrewolucjonizowały sposób leczenia i pozwoliły nam na interwencję w odpowiednio, na odpowiednio wcześnie, wczesnym etapie. Jeżeli chodzi o PSA, kiedy sobie je zmierzyć? E, w momencie, kiedy jesteśmy e, w, przedstawicielami e, rasy czarnej, e, wówczas musimy dbać o to wcześniej. Jeżeli w naszej rodzinie. Eee, był przypadek nowotworu prostaty, bądź problemów z prostatą, mężczyzna w wieku 45 lat powinien sobie zbadać PSA i zgłosić się na kontrolę urologiczną. Standardowo mężczyzna, któremu się nic nie dzieje z prostatą, bo dobrze oddaje mocz, powinien sobie zmierzyć tę, to stężenie PSA w okolicach 50. roku życia i zgłosić się na wizytę urologiczną celem zbadania. Eee, rutynowe badanie PSA w młodym wieku nie ma sensu, dlatego że e, tak naprawdę na wynik badania PSA ma wpływ wiele czynników. To znaczy to, czy, jest, czy byliśmy przed badaniem aktywni seksualnie, to, czy na przykład mieliśmy e, dłuższą poduszowę, pewne kwestie, e, które wpływają na wymasowanie prostaty, powodują zwiększenie stężenia PSA i osoba, która niewłaściwie się przygotuje do badania, może być zaskoczona w rezultatem i być przestraszona, że coś się dzieje, mimo że, e, że tak naprawdę nic się nie dzieje. Ale zweryfikować to warto wówczas u urologa. Natomiast e, ważną też kwestią jest, która, bym powiedział, jest pomijana, e, szczególnie, przepraszam za to stwierdzenie, przez lekarzy rodzinnych, jest to, że jak mężczyzna przychodzi z badaniem PSA i pyta lekarza rodzinnego, panie doktorze, mam PSA na poziomie 3,5. Czy jest się czym martwić, skoro norma jest do 4? I niestety w większości wypadków uzyska odpowiedź, że nie, nie ma się czym martwić, jest to w granicach normy, jest ok. Natomiast jeżeli ten sam mężczyzna pół roku temu miał PSA rzędu 2 i o 1,5 mu wzrosło, to to już jest sygnał, że to PSA wzrasta zbyt szybko. I tak naprawdę, pomimo tego, że jest w normie, to już jest niepokojące. I jeżeli taką sytuację mamy, czyli monitorujemy to PSA w sposób regularny i widzimy tak znaczący przeskok, mimo tego, że nadal jesteśmy w normie, to też jest sygnał do tego, żeby się zgłosić do urologa i zweryfikować to, dać się zbadać, porozmawiać. I zdecydować o tym, czy poszerzać diagnostykę, czy też nie. Podcast nazywa się medycznie, estetycznie, jeżeli chodzi o kwestię naszego wyglądu, czy jest jakaś korelacja pomiędzy, właśnie, hormonami a naszym wyglądem. Bez dwóch zdań tak jest. Ja w swojej praktyce spotykam się z wieloma pacjentami, którzy. Bardzo dużą uwagę zwracają na to, jak wyglądają. Często e, skłania ich to do tego, żeby wykonać sobie badania hormonalne. E, I na przykład Przychodzi do mnie młody mężczyzna, który dba o swoją fizyczność, który ćwiczy, który odpowiednio się odżywia, i mówi. Panie doktorze, ja widzę, że nie mam żadnego progresu na siłowni. Ja widzę, że jestem przemęczony. Ja widzę, że pomimo tego, że dbam o siebie, mimo tego, że dobrze się odżywiam, mimo tego, że regularnie sypiam, mam problemy natury seksualnej i zmierzyłem sobie badania hormonalne, ponieważ przeczytałem w internecie, że warto. I okazało się, że mam tam jakieś nieprawidłowości, jeśli chodzi o. Testosteron całkowity, bo to jest tak naprawdę to badanie, które internet podpowiada, żeby wykonać. I to jest prawda, to znaczy jest spektrum badań, które warto sobie wykonać, żeby ocenić. Swoją gospodarkę hormonalną i tak zwaną oś podzgórzowo-przysadkowo-jądrową, która sprawia, że, że, że nasz organizm reguluje się hormonalnie, właściwie przebiega produkcja plemników, właściwie produkcja, przebiega produkcja testosteronu. I takie badania warto sobie wykonać. Natomiast, natomiast w momencie, kiedy zgłasza się do mnie taki mężczyzna, to ja. Pogłębiam ten wywiad, dlatego że często y, to nie jest jedyny parametr, który należy zmierzyć, tak? i warto zmierzyć sobie Estradiol, warto zmierzyć sobie białko SHBG. Warto sobie zmierzyć hormony przysadkowe, które decydują o produkcji testosteronu tak naprawdę, czyli w tym wypadku FSH, które decyduje o produkcji plemników i stymuluje jądra do produkcji plemników, no i hormon LH, który stymuluje komórki Leydiga do produkcji testosteronu i z takim pakietem badań wówczas można się zgłosić do lekarza, albo jeżeli mamy wątpliwości, że coś nas niepokoi, mam spadki koncentracji, jestem często zmęczony, mimo tego, że dbam o siebie, mam zaburzenia seksualne, mimo tego, że, że, że właśnie dbam o siebie, albo nawet nie dbam o siebie, ale powiedzmy jestem młody i takie problemy się pojawiają, wówczas warto odwrócić tę kolejność, czyli udać się do lekarza, udać się do urologa, udać się do androloga, porozmawiać o tym, jakie badania należałoby wykonać, takie oznaczenia zrobić, i wtedy podejmować odpowiednie kroki. Czym jest białko SHBG? Białko SHBG jest białkiem produkowanym przez wątrobę, e, które wiąże testosteron, w mniejszym stopniu również estradiol. Jest to białko, e, które jest e, zasadniczo e, pomaga nam w regulacji testosteronu, wówczas, kiedy jest jego jakby nadmiar. E, a taka sytuacja też się może zdarzyć. E, ilość tego białka wzrasta, wiążąc testosteron, powodując, że jego wpływ nie jest tak bardzo zaznaczony. Ale są sytuacje patologiczne e, związane z niewłaściwą funkcją wątroby, w których tego białka jest albo za mało, albo za dużo. Sytuacją, tak naprawdę, odrobinę nietypową jest e, sytuacja taka, że przychodzi mężczyzna, który ma wysokie stężenia testosteronu, teoretycznie ponad normy laboratoryjne, które są e, przez laboratorium e, wyznaczone, e, i mówi, panie doktorze, ja się źle czuję, mimo tego, że testosteron mam bardzo wysoki. E, I wówczas należy zmierzyć stężenie białka SHBG, które właśnie no, jest sex hormon binding globulin jest to białko wiążące hormony płciowe, e, którego Duża ilość może powodować, że ten mężczyzna, który ma teoretycznie wysoki testosteron, w rzeczywistości po obliczeniu testosteronu dostępnego dla niego biologicznie, czyli takiego, z którego jego organizm może skorzystać, może się okazać, że on ma stężenia bardzo niskie. I e, pomimo e, wysokich stężeń oznaczonych w laboratorium, w momencie kiedy obliczymy sobie wolny testosteron, który może być zmieniony w formę aktywną, czyli dihydrotestosteron, taki mężczyzna tak naprawdę może mieć deficyty. E, Białko SHBG jest dla nas troszeczkę tajemnicą jeszcze. To znaczy, nie umiemy, wiemy jakie czynniki wpływają na jego zmniejszenie, wiemy jakie czynniki wpływają na jego podwyższenie, na, na podwyższenie jego stężenia, natomiast nie bardzo potrafimy sobie radzić z sytuacją, w której procesy właśnie metylacji w wątrobie powodują jego nadmierną produkcję. A to wpływa nam na stężenia testosteronu. I tak, w rzeczywistości, staramy, staramy się radzić sobie metodami odrobiny naturalnymi. Niemniej jednak, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, w jaki sposób radzić sobie z takimi pytaniami. Jak, jak z pacjentami, przepraszam. Będąc na kongresie andrologicznym. Zapytałem, zapytałem e, pana profesora Koronę, który jest szefem Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej e, od tego roku, jak radzić sobie z pacjentami. Młody mężczyzna, który ma prawidłowe stężenia testosteronu, który ma e, prawidłowe stężenia testosteronu całkowitego, muszę dodać, który e, ma objawy deficytów testosteronu. I jedyną nieprawidłowością, którą ma yy, w badaniach, jest wysokie właśnie stężenie białka SHBG. I niestety odpowiedź nie była dla mnie satysfakcjonująca, dlatego że on profesor powiedział: Nie wiem, nie wiem, staramy się dowiedzieć, ale nadal nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. I możemy mieć sytuację, właśnie, w której mężczyzna jest zdrowy, uprawia sport, dba o dietę, e, ma e, dobrą relację w związku, ma. E, Teoretycznie prawidłowy testosteron i wysokie białko SHBG, co powoduje, że pojawiają mu się problemy seksualne, problemy z potencją, problemy z libido, i to jest problem, nad którym nadal medycyna pracuje i nie mamy jasnego rozwiązania. W, w chwili obecnej coraz więcej młodych mężczyzn właśnie mówi o tych problemach, jak potencja libido, brak takiej siły życiowej. Czy jest to już powód do dużego niepokoju i kiedy się zgłaszać do lekarza? Kiedy zgłaszać się do lekarza? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, dlatego że każdy relacje płciowe swoje układa na swój sposób, tak? Więc dla jednej osoby, która jest bardzo aktywna seksualnie, zmniejszenie częstotliwości odbywania stosunków płciowych do trzech w tygodniu to będzie duży problem, którą będzie utożsamiał z tym, że, 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 że coś się dzieje niepokojącego. Dla innej osoby, dla której e, trzy stosunki w miesiącu są bardzo w porządku, e, może tego nie zauważyć w takim, w, takim, w, takim, w takim bardzo dużym nasileniu, dlatego że e, powie: Ach, e, to praca, zmęczenie, stresy i to wszystko prawda. Odpowiedź: kiedy zgłosić się do lekarza? Kiedy ja zauważam, że jest to dla mnie problem? To znaczy, nie ma jednej normy, tak? Ja nie mogę odpowiedzieć na pytanie, że nie mogę na to pytanie odpowiedzieć, że tak. W momencie, kiedy twoja częstość stosunków zmniejszy się do jednego w tygodniu, zgłoś się do lekarza, nie ma takiej, nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast w momencie, kiedy ja zauważam, że coś dzieje się niepokojącego, jeżeli, jak ja zauważam, że wcześniej funkcjonowałem inaczej, a teraz zauważam, zauważam że mam problem, wówczas należy się skonsultować. Hormonalna terapia zastępcza jest coraz bardziej popularną formą terapii w Stanach Zjednoczonych. Czy mężczyźni po 50 roku życia powinni również w Polsce standardowo być konsultowani przez lekarzy, andrologów i wprowadzana takowa terapia? E, terapia e, zastępcza testosteronem. Bo mówimy o sytuacji, nie, nie mówimy o dopingu. Mówimy o sytuacji, w której są deficyty testosteronu i wówczas mężczyźni, którzy tego typu jednostkę chorobową mają rozpoznaną, przyjmują testosteron jako zamiennik testosteronu, który naturalnie powinien był być wyprodukowany. Tak jak wspomniałeś, w Stanach Zjednoczonych testosteronowa terapia zastępcza jest. Bardzo popularna. Była na tyle popularna, że mm, amerykańska Agencja do Spraw Leków wydała ostrzeżenie i rekomendację dotyczącą tego, że mm, testosteron należy stosować wówczas, kiedy są ku temu wskazania. Co to znaczy, są ku temu wskazania? Mamy niskie stężenia testosteronu oraz objawy z tym związane, e, takie właśnie jak spadki libido spadki wydolności seksualnej, spadki wydolności organizmu, zaburzenia mentalne związane z trudnościami z koncentracją, utrata siły mięśniowej, zmniejszenie masy kostnej, czyli objawy, które są związane z deficytami testosteronu trwającymi w większości wypadków od dłuższego czasu. Odpowiadając na pytanie, czy mężczyźni standardowo powinni się zgłaszać, żeby to ewaluować, żeby sprawdzać to. Myślę, że nie. To znaczy, warto jest pomyśleć o tym, że jest to pewna, e, mm, pewna troska, którą należy się zająć. To znaczy, nie przyjmować standardowo, ach, zestarzałem się, e, na pewno to już kwestia wieku, e, gorszą regenerację, zestarzałem się, tak, no, 50 lat to nie żarty i tak dalej, i tak dalej. To nieprawda. To znaczy, w momencie, kiedy zauważamy spadek zainteresowania seksem, często, często gwałtowny, kiedy zauważamy, że regeneracja naszego organizmu dramatycznie się pogorszyła, kiedy zauważamy, że nasza fizyczność jest zdecydowanie gorsza, wówczas warto sobie zweryfikować to i udać się do urologa. Oczywiście raz, ze względów czysto urologicznych. Dwa ze względów andrologicznych i tak jak wspomniałeś, takiego e, e, well-being, dobrego samopoczucia, tak? E, i, I jak najbardziej uważam, że mężczyźni, znowu, nie możemy wszystkich wpisać w jeden schemat. To znaczy, e, to nie jest tak, że 50 rok życia robię sobie Um, powiedzmy jakiś pakiet badań, który, który um, i z tym pakietem badań idę, bo na pewno będę potrzebował testosteronu. Nie. Choć warto to zrobić. To znaczy um, mieć świadomość tego, co się dzieje w organizmie, czy są jakieś rzeczy, na które mogę mieć wpływ, czy coś powinienem poprawić. Um, bo um, są sytuacje, w których, w których medycyna może pomóc. Są sytuacje, w których e, naprawdę nie trzeba zrzucać wszystkiego na, na kanwę wieku, i tak naprawdę e, w tych w, 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 i w tak, i tak naprawdę wówczas możemy, w, możemy skonsultować się, dowiedzieć się, czy możemy coś zrobić więcej, czy coś możemy zmodyfikować w naszym życiu, czy też jest czas już na farmakoterapię? Jeżeli chodzi o farmakoterapię, jakie rodzaje testosteronów możemy zastosować? Jeżeli chodzi o testosterony, polski rynek jest dość ubogi, jeśli chodzi o dostępność preparatów testosteronowych, dlatego że tak naprawdę mamy testosterony, które to mamy. Jak odpowiedź na to pytanie jest w dwojaka. Dlaczego? Dlatego, że testosterony możemy podzielić na długość ich działania oraz na sposób ich podawania. Zasadniczo obecnie najbardziej popularnymi formami y, przyjmowania testosteronu, to są żele do wsmarowywania w skórę, zazwyczaj codziennie. One są fajne y, dla początek, dla, na początek terapii. Dlaczego? Dlatego, że pozwalają na to, żebyśmy ocenili, czy efekt przyjmowania tego testosteronu jest y, taki, jaki jest pożądany przez pacjenta i przez lekarza, oraz jesteśmy w stanie ocenić wpływ tego testosteronu na organizm i zdecydować, czy po tym, jak zmienimy na przykład sposób podawania testosteronu z formy żelowej na formę iniekcji domięśniowych, czyli poda zastrzyków domięśniowych, czy to nadal będzie terapia bezpieczna. I drugą formą, o której przed chwilą właśnie wspomniałem, są iniekcje domięśniowe. I znowu te preparaty mogą być podawane częściej. Bądź rzadziej. Są estry, czy jakby cząsteczki testosteronu i, i, i mieszanki różnych estrów testosteronu, które powo powodują, że możemy podawać taki testosteron powiedzmy raz na 7, 10, 14 dni, w zależności od samopoczucia i w zależności od tego, jakie wyniki pacjent uzyskuje w trakcie hormonalnej terapii zastępczej oraz są formulacje, które podajemy raz na 3 miesiące. W Stanach Zjednoczonych, gdzie tak jak wspomniałeś, rynek na tego typu preparaty jest znacznie bardziej rozbudowany, świadomość pacjentów jest większa i użycie preparatów jest... Bardziej rozpowszechnione są dostępne preparaty w postaci do e, e, donosowych, w postaci wziewów e, do płuc, są preparaty dostępne w postaci e, implantów podskórnych, które działają pół roku albo nawet i rok, i pozwalają na to, że nie musimy koniecznie podawać sobie zastrzyków. Co myślę, że jest bardzo wygodną formą. K który preparat wybrać? Trudne pytanie. E, w w pierwszej kolejności myślę, że należałoby zacząć od żelu. Dlaczego? Dlatego, że on pozwala na jego szybkie wdrożenie i szybkie odstawienie w momencie, kiedy organizm by niewłaściwie zareagował na niego. O czym mówię, jeśli chodzi o niewłaściwą reakcję organizmu? Preparaty testosteronowe mogą powodować, mogą powodować pobudzenie, pobudzenie szpiku kostnego do produkcji czerwonych krwinek i może mieć sytuacje, w których dojdzie do nadmiernej e, produkcji czerwonych krwinek oraz e, może to doprowadzić w konsekwencji do stanu podobnego do choroby, która się nazywa czerwienicą prawdziwą, czyli, czyli po prostu e, e, krew bardzo będzie, potocznie mówiąc, gęsta e, i jest to stan, w którym czasem potrzebne są u, krwioupusty, albo, a, a, w każdej, a w każdej sytuacji odstawienie problemów testosteronowych, e, Testosteron powoduje również zmiany w naszych yy, cholesterolach. W związku z tym, to też jest parametr, który my musimy monitorować. Ważną rzeczą jest to, o czym wspominaliśmy wcześniej, czyli o PSA. Na, zawsze mężczyznę przed włączeniem preparatów testosteronowych należy skontrolować pod kątem prawdopodobieństwa nowotworów. W tym wypadku. Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do stosowania testosteronu są nowotwory sutka, czyli piersi u mężczyzn, i nowotwór prostaty, dlatego że nowotwór prostaty po podaniu preparatów testosteronowych może się szybciej rozwijać. Więc e, testosterony są wsp wspaniałe, ale trzeba wiedzieć, kiedy je zastosować i kiedy można je zastosować, e, Żel. Daje tę możliwość, że jesteśmy w stanie sprawdzić reakcję organizmu, i po pewnym czasie, w momencie, kiedy widzimy, że organizm, że uzyskujemy spodziewany efekt u pacjenta, czyli powiedzmy poprawę samopoczucia, poprawę gęstości kości, poprawę jakości życia seksualnego, poprawę funkcjonowania ogólnego i mentalnego, i fizycznego oraz nie mamy negatywnych skutków testos działania testosteronu i po podawanego z zewnątrz, tak, tak należy powiedzieć, e możemy pomyśleć o formie testosteronu, iniekcji. E Dlaczego ta kolejność? No bo znowu, żel możemy, dzisiaj go przyjmuje, jutro nie. I nie, nie stymulujemy organizmu. Zastrzyk w... Różnie, różnej długości estry są, różnie długo działające, e, no powiedzmy, jeśli podamy zastrzyk, jeżeli coś go będzie się działo, nie odstawimy go przez ten czas, dopóki on, on działa, tak? Jeżeli mamy formulację, która jest, działa 3 miesiące, to ten testosteron przez 3 miesiące będzie w organizmie i może powodować te negatywne skutki, o których mówimy. Więc e, to też zależy, bo zapytałeś mnie, e, e, która forma jest najlepsza. To zależy też od indywidualnych y, upodobań pacjenta, bo jeden pacjent powie, że jest dla mnie w porządku, codziennie rano wstaję, biorę prysznic, smaruję się testosteronem, czuję się wspaniale. Y, jest to dla mnie wygodne. Mogę ze sobą zabrać, nikogo nie muszę prosić, biorę receptę, jadę sobie za granicę, sam sobie stosuję, nie muszę się tłumaczyć z tego, że wiozę ze sobą igły, że wiozę ze sobą strzykawki i tak dalej. Inne osoby powiedzą: Nie, no, codziennie stosowanie testosteronu to, to nie dla mnie. Ja wolę mieć, jestem aktywną osobą, właśnie podróżuję, potrzebuję raz na jakiś czas zastrzyku i to będzie dla mnie w porządku. I oczywiście jest ta forma długodziałająca. Która jest no, pozwala też na pewne plany, tak? pewnych planów. Jeśli ktoś ma 3, miesięc, 3 miesiące okienko między poszczególnymi dawkami testosteronu, czyli tak naprawdę cztery zastrzyki w roku, to pozwala na, na, na wygodne funkcjonowanie i pozwala na uzyskanie stabilnych stężeń testosteronu, bo to też jest bardzo ważne, żebyś, że musimy wiedzieć o tym, że. E, Zastrzyki testosteronowe podawane w krótkich odstępach czasowych, one mają z, mojego, z mojej perspektywy jeden minus. To znaczy, zaraz po podaniu zastrzyku mamy bardzo wysokie stężenia testosteronu, które zależnie się od wydolności mechanizmów metabolizujących testosteron, w różnym czasie spadają, ale przed kolejną dawką mamy znowu objawy deficyty testosteronu. I to jest taka sinusoida, w której my mamy moment, w którym czujemy się, żebyśmy góry przenosili, później czujemy się źle, znowu się dobrze czujemy, znowu czujemy się źle i to nie jest, i to z mojej perspektywy jest to, nie jest to fajna forma przyjmowania testosteronu, natomiast jest to ulubiona forma przyjmowania dopingu sportowego, dlatego, że mężczyźni, którzy się stosują doping sportowy, stosują tak duże dawki i tak często, że nie uzyskują nigdy tego efektu spadku formy. A prekursory testosteronu, jak DHEA na przykład. Czy one mogą nam zastąpić w ogóle kurację testosteronową? Nie, nie mogą. I to na tyle. One nie są, one to są, to są. To są preparaty, które e, tak naprawdę. E, no, są wymysłem rynku farmaceutycznego, e, natomiast one się niezbyt dobrze wchłaniają, jakby ich znaczenie biologiczne dla organizmu jest bardzo, e, bardzo małe. W związku z tym, e, jeżeli ktoś, kto ma ewidentne objawy e, deficytów testosteronu, e, chciałby w ten sposób sobie poprawiać stężenia testosteronu, to to się nie uda. Dla osób, które chcą się suplementować DHA, jak witaminę D3 na zasadzie codziennej dawki, myślę, że odczują bardziej efekt placebo, dlatego, że znaczenie DHA jest w naszym organizmie nie tak bardzo istotne. A hormon wzrostu bardzo często mężczyźni sięgają również po hormon wzrostu, licząc, że jest to magiczne anti-aging panaceum. Hormon wzrostu tak naprawdę e, jest preparatem, który powinien być dedykowany dla dzieci, które mają problem ze wzrostem. Mężczyźni. E, Przyjmujący hormon wzrostu jako terapię, jako terapię, która ma zapobiegać procesom starzenia, widzą tylko, powiedzmy, pozytywy płynące z przyjmowania hormonu wzrostu, natomiast przyjmowanie hormonu wzrostu ma mnóstwo rzeczy, ma, 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 powoduje mnóstwo rzeczy negatywnych dla organizmu. I tak naprawdę, no. Ja nigdy tego nie polecam. To znaczy, to znaczy zacznijmy od tego, że przyjmowanie hormonu wzrostu w, e, e, dla osób dorosłych. E, to jest leczenie, które trudno uzasadnić w jakikolwiek sposób, czyli jeśli mówimy o leczeniu, tak, nie mówimy o sytuacji, w której nie mówimy o sytuacji, w której ktoś sobie kupuje te preparaty na siłowni, bo rynek takich preparatów jest olbrzymi. Natomiast e, ja tutaj nie chciałbym wchodzić w dyskusję o hormonie wzrostu, dlatego, że jak dla mnie jest to preparat tylko i wyłącznie dedykowany dla dzieci i, i w ogóle uważam, że, że, ten temat, że ten temat jest tematem takim, no właśnie, siłownianym, niemedycznym. Jakie badania należy wykonać, aby się dobrze przygotować do wizyty u lekarza androloga? Badania z krwi. Bo całą resztę, całą resztę jesteśmy w stanie w trakcie wywiadu, dowiedzieć się od pacjenta istotnych rzeczy, które dotyczą jego zdrowia. Natomiast ważne jest też to, że badania, które będzie wykonywać, żeby wiedzieć, w jaki sposób je wykonać. Jest taka podstawowa lista badań, którą jeżeli chcemy zewoluować swoją gospodarkę hormonalną, którą należałoby wykonać, to jest powiedzmy, badania przysadki dwa hormony przysadki mózgowej czyli LH i FSH nie mylić z TSH czyli badaniem tarczycowym które pokażą nam w jaki sposób przysadka stymuluje nasze jądra warto wykonać sobie oznaczenie testosteronu całkowitego estradiolu stężeń estradiolu białka SHBG oraz Niekoniecznie, ale warto również pomyśleć o tym, żeby oznaczyć sobie stężenie albumin, czyli białek we krwi, w których, z którymi hormony się wiążą. Zestaw tych badań, czyli FSH, LH, SHBG, testosteron całkowity, estradiol oraz albuminy, pozwolą nam na obliczenie sobie stężeń wolnego testosteronu i oszacowanie tak naprawdę, czy mamy problem e, natury hormonalnej? Warto wiedzieć, że takie badania koniecznie trzeba wykonać, e, będąc na czczo, dzień wcześniej. E, dobrze by było, gdyby unikać kontaktów seksualnych, e, nie uprawiać intensywnie sportu, dzień przed badaniem, oraz e, próbkę krwi pobrać maksymalnie do godziny 11 rano. Optymalnie odrobinę wcześniej, natomiast tak jak mówię, na maksymalnie do godziny 11. Ważne jest też to, że pojedynczy wynik badania jeszcze nie przesądza, nie przesądza o wszystkim. W związku z tym takie badanie należy przynajmniej dwukrotnie wykonać, jeżeli chodzi o stężenie testostronu całkowitego, ponieważ. To dopiero nam pozwala na e, takie medyczne rozpoznanie jego deficytów w momencie, kiedy są objawy i mamy dwukrotnie stwierdzone e, obniżone stężenia testosteronu, wówczas możemy postawić odpowiednią diagnozę. Czy testosteron to jest tak zwany bilet w jedną stronę, one-way ticket? Nie i tak. Nie. To znaczy, w momencie, kiedy zdecydujemy o tym, że odstawiamy testosteron, to oczywiście będziemy mieli objawy odstawienia testosteronu, gorsze samopoczucie, bo zanim organizm wróci do własnej produkcji testosteronu, czyli czy. Przy naszej pomocy, czy naturalnie, czyli przy naszej pomocy, w sensie przy, przy, przy pomocy lekarzy, e, za pomocą stymulacji przysadki mózgowej, czy gonadotropiną kosmówkową, czy gonadotropiną e, e, menopauzalną, czy lekami, tym był klomifen, tamoxifen. E, to troszeczkę czasu przy naturalnym odstawieniu testosteronu i w powrocie do produkcji testosteronu własnego, to trwa, to, to wymaga czasu. Przy tym, jak są stosowane preparaty tak zwane odblokowujące oś i jądrową, to ten proces jest troszeczkę szybszy, ale możliwe jest odstawienie testosteronu. Natomiast liczenie na to, że nasze jądra będą produkowały testosteron wówczas w odpowiednich ilościach tak żeby mieć ten sam efekt co na testosteronie, no nie należy na to liczyć. W większości wypadków u mężczyzn powiedzmy po 50 roku życia to jest, powiedzmy, taka terapia one-way ticket, tak? Czyli w, w, w jedną stronę, z uwagi na to, że ci mężczyźni nie chcą stawiać tego testosteronu, dlatego że oni się czują na nim bardzo dobrze. E, I oczywiście w momencie, kiedy są ku temu wskazania medyczne, no to należy to zrobić, tak? No bo nie można e, swojego zdrowia nadszarpywać. Natomiast w momencie, kiedy mm, e, ci mężczyźni e, Odpowiednio stosują się do zaleceń i stosują terapię testosteronową zgodnie ze wskazaniami lekarskimi, i z, mieli zastosowaną terapię testosteronową również zgodnie ze wskazaniami, wówczas e, ci pacjenci odczuwają tak dobrą poprawę swojego ogólnego samopoczucia, że informacja dla nich, że. Em, Panie Janie, musi pan odstawić testosteron, bo coś się niepokojącego dzieje, e, jest informacją, którą bardzo źle przyjmują, dlatego że jest to dla nich powrót do stanu sprzed przyjmowania testosteronu, który wspominają często nie najlepiej. Więc, e, właśnie, doprecyzowując pytanie: e, można odstawić terapię testosteronową e, i można to robić pod okiem e, lekarza, należy to robić pod okiem lekarza. E, Czasem trzeba to trzeba odstawić testosteron, natomiast w wielu wypadkach, jeżeli jest terapia testosteronowa kontrolowana, jeżeli jest dobrze monitorowana przez fachowca, wówczas jest bezpieczna i można ją stosować. Nawet badania u pacjentów były takie badania szeroko, szeroko komentowane, mówiące o tym czy testosteronowa terapia zastępcza u mężczyzn z deficytami testosteronu zwiększa ryzyko wystąpienia raka prostaty. I badania pokazały, że u mężczyzn, którzy mają deficyty testosteronu, terapia testosteronowa zastępcza, która pozwala na uzyskiwanie stężeń testosteronu e, zasadniczo takich, które normalnie powinny występować, nie zwiększa Ryzyka wystąpienia raka prostaty, ponad to, które jest ryzyko populacyjne, tak? czyli ten mężczyzna, gdyby miał swój własny testosteron, ma takie samo ryzyko wystąpienia nowotworu, jak ten mężczyzna, który dzięki terapii zastępczej ma dobre stężenia testosteronu. A w związku z tym również, a w związku z tym również jego ryzyko wystąpienia nowotworu prostaty jest takie samo, gdyby on miał swój własny naturalny testosteron. Słuchajcie, żeby się właściwie leczyć, zapraszamy do lekarzy, przede wszystkim do lekarzy urologów, andrologów, no i przede wszystkim do pana doktora Pawła Jędrzejczyka. Dziękuję bardzo, zapraszam. Wysłuchali Państwo podcast medycznie, estetycznie. Pamiętajcie o wystawieniu oceny podcastu i zapraszamy do kolejnego odcinka.